Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas, a który przejawia się w naszych chorobach, w naszych dolegliwościach, w naszym złym samopoczuciu, w naszym bólu fizycznym, tym wewnętrznym i emocjonalnym. Dzisiaj chciałam podciągnąć temat zachowywania zdrowia, tego, no właśnie, jak to jest z tym zdrowiem, co wpływa na nasze zdrowie. I wiele, znaczy kobiety, które do mnie trafiają, i przeważnie pracuję z kobietami, bardzo często mi opowiadają o tym, że zrobiły mnóstwo rzeczy. Opowiadają o tym, o różnego rodzaju oczyszczaniach, różnego rodzaju głodówkach, dietach. Opowiadają o różnego rodzaju jakby dłuższych terapiach, terapiach ziołowych, terapiach farmakologicznych, różnego rodzaju takich rzeczach i nie widzą rezultatów, albo pogarsza im się zdrowie, a chciałyby być zdrowe, chciałyby się pozbyć bólu, pozbyć dolegliwości, chciałyby, żeby było inaczej. I ostatnio opowiadałam o takiej walce, o takim parciu do tego, żeby właśnie zdobywać to zdrowie. Ile we mnie jest takiego parcia, takiej walki o zdrowie, o zdrowie. A ile jest właśnie we mnie takiego odpuszczenia, takiego przyjrzenia się i zauważenia. Dzisiaj chciałabym natomiast opowiedzieć Ci o tym, że zapytać się Ciebie, żebyś zrobiła też sobie listę rzeczy, które zrobiłaś, jakie zrobiłaś, żeby zachować zdrowie. Ile Twojego czasu spędzasz na tym, żeby sobie myśleć, planować właśnie na przykład zdrowe jedzenie. I ile czasu sobie planujesz na to i ile w ogóle energii zużywasz na to, żeby właśnie zobaczyć, co mnie jeszcze może wesprzeć w tym, żeby być zdrową albo w tym, żeby wyjść z choroby. I tutaj wiem, że są bardzo długie listy, bardzo często. I tym nagraniem też chcę Cię zaprosić do tego, żebyś zobaczyła mój webinar o tym, jak emocje wpływają na nasze zdrowie, albo webinar, dlaczego chorujemy. Tutaj zapraszam na któryś z nich, albo obydwa. Zachęcam właśnie do zobaczenia obydwu, ponieważ są troszeczkę różne punkty widzenia. Ale to, o czym chcę Ci powiedzieć, to bardzo często właśnie zwracamy uwagę, skupiamy się na wielu rzeczach, żeby dojść do zdrowia, właśnie zatrzymać to zdrowie, zachować to zdrowie, pozbyć się bólu, dolegliwości i tak dalej, ale z drugiej strony właśnie ciśniemy. Z taką walką, z taką czasami złością, z taką wchodzimy w to, żeby jeszcze, może jeszcze tutaj, może jeszcze to mi pomoże, jeszcze to. W związku z czym robimy w pewnym momencie coś takiego, że z jednej strony czyścimy nasz organizm, jakby to powiedzieć fizycznie, ale z drugiej strony emocjonalnie, energetycznie, bardzo go czasami osłabiamy, ale czasami nawet trujemy. Ja mam właśnie to szczęście, że bardzo często pracuję z osobami, które już przeszły mnóstwo diet, mnóstwo oczyszczeń, ale więc można powiedzieć, są super czyste, no po prostu wyczyszczone, ale na tym poziomie emocjonalnym, na poziomie energetycznym, po prostu tam jest chaos, tam jest dużo walki i tam są nie że problemy, ale tam po prostu
jest jakby spadek, takie trucie, spadek takiej energii. Jeżeli masz ochotę, zapraszam Cię do zobaczenia moich wideo. Zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli Ci podobało się to wideo, daj lajka. I zapraszam Cię na bezpłatną rozmowę ze mną. W opisie znajdziesz linka do niej. Albo zapraszam Cię do współpracy. Też zapraszam bardzo serdecznie. I tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za uwagę. Pa, pa.